Cześć i czołem, moje kochane misie kolorowe. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulatora 2. Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem, ale to jest chyba 53 albo 4 odcinek. I jest to najwyższy czas, żeby w końcu zacząć spłacać te moje przeklęte kredyty, tylko trochę podgłośnie grę, o, powinno być lepiej. I zobaczmy, gdzie, kiedy, dlaczego, jak i z kim możemy się teraz udać, przebrać, pojechać i zarobić troszkę. Oj, bo jestem w Kalmar, czyli w Danii. Miałem tam nie jechać, ale wyszło jak zwykle. I gdzie opłaca się jechać? Zobaczmy najpierw, jak ja jestem ze spaniem, bo to jest ważne, to nam powinno zdefiniować tą trasę. Jeżeli grać sobie w ETS-a, pewnie część z Was, jak nie wszyscy gracie, to zawsze dobrze spojrzeć przed grą, przed rozpoczęciem trasy, jak wygląda spanko. No spanko wygląda tak, że za 4 godziny mam przerwę za odpoczynek, więc byłoby wskazane wybrać taką trasę, która da nam za jakieś 4 godziny spanko. To jest powyżej 4 godzin. Wiecie co, pojedziemy do Olsztyna. Wiecie, że ja polski, oczywiście polski w ETS-ie nie cierpię. Ale nie mam żadnych fajnych tras w inne miejsca, więc walimy sobie ten Olsztyn z tego względu, że tutaj będziemy jechali jakieś 100 km, więc nie stracimy tego spania za bardzo, nie stracimy czasu. Tutaj się prześpimy i tu dojedziemy już na nowy dzień i będziemy mogli zacząć nową trasę. Już ze świadomością, że będziemy mieli znowu te 5, 6, 7 godzin do spania, więc to z takiego logicznego punktu będzie, myślę, rozsądne, więc tak pojedziemy. Myślę, że było piękniej, to tak naprawdę noc spędzimy na promie. Idealna trasa, słuchajcie. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować Kubie, Stefci, Ganci, Kurdakturowi i wszystkim, którzy dawali teraz donaty, bo udało nam się uzbierać na telefon dla. Na rondzie. Dla Weroniki, czyli dla tak zwanej Ranci. Także jak tylko mi Tip and Donation Rancia ten telefon, tą kasę przydaje, czyli to około 2 tygodni trwa, to powiem Ci, jaka to jest dokładnie kwota i coś wybierzemy. Albo może nie, może lepiej sam wybiorę. I oczywiście adres Twój gdzieś tam mam, ale to jeszcze mi przypomnisz, to super. Widzicie to tutaj, o, Kubuś się odpalił ostatnio. Wczoraj chyba na strumyku 500 zł mi przelał. Tego jeszcze też była Stefcia, też Rancia chyba przelała. Także no super, bo kaska przeszła, wczoraj z 600 zł prawie do donate'ów, także jestem mega zadowolony. No i zaczęliśmy nowy cel. Raz może zacząć zbierać na kompa, to dwa, a dwa i może dwa jest w tym wypadku ważniejsze niż raz. No musimy pomóc autorowi, wiecie, mój moderator. Wierny widz, który no, też tam mu się w życiu pomieszało strasznie. Jak to w życiu bywa czasem. No i jako, że mamy cele charytatywne, to wiemy, że Artur po prostu potrzebuje, bo stracił pracę. A niestety tak to też się w życiu ułożyło, że musiał wziąć kredyt, żeby pomóc rodzinie. Więc no jest jak jest, trzeba, myślę, koledze pomóc, więc zbieramy. Ale też na pewno coś tam od siebie, podobnie jak w przypadku Ranci, dorzucę, żeby koledze pomóc.
Taki, słuchajcie, jest plan. Myślę, że plan jest dobry. Oczywiście mam świadomość, że tej kasy, którą jest w celu donate, nie uzbieramy. I ja podejrzewam, że... Kurde. Ja podejrzewam też, że za jakiś czas wpłacę tą kasę, jakaś oczywiście uzbiera i przeleję autorowi, też sobie odłożę na konto, zobaczymy, bo zbiegam oczywiście na komputer mój upragniony, więc powoli, powoli do przodu. Ale cele ważne, ja jeszcze myślę, że to nagram vloga tylko. Nie wiem, kiedy się zbiorę, mam już 3 vlogi do nagrania i myślę, że bardzo, bardzo warto. Skręć w prawo. Zaczyna się. To wszystko wina Ikei. Ja to jestem upośledzony. Mogę to zwalić na to, że oddawałem ci jej krew i jestem otumaniony? Mogę chyba, nie? Kurde, mógłbym to zwalić, gdyby to był przypadek przy pracy, a nie norma, nie? No nic, jedziemy. Będę musiał, podejrzewam, już po tej trasie naprawić sobie ciężarówkę. Więc dużo z tych 13 koła nie zostanie. Ale zawsze kilka tysięcy wskoczę. Ja też nie potrzebuję majątku. Tak naprawdę potrzebuję, powiedzmy, 108 tysięcy, żeby móc dalej realizować moje plany kredytowe, bo chcę część kredytów spłacać, dopiero potem brać następne. Żeby coś się działo, żeby ta moja firma w ETS-iku się rozwijała. No, zmieniaj się. Bo musimy jechać, dobrze. Dzisiaj krewkę oddawałem, tu macie po morfologii. Tu macie jeszcze plasterek po oddaniu krwi, bo ta dziurka jest z reguły większa, trzeba ten plasterek trzymać dłużej. Morfologia to wiecie, małe wkłucie i tyle, a jednak ta igła do pobrania krwi jest dużo, dużo większa, więc tutaj z reguły jest strupeczek. Ale się mega cieszę, bo kurka wodna, ja zawsze mam problem, wiecie, z białymi krwinkami. Sobie policzyłem ostatnio, to oddawałem krew chyba 12 razy i 10 razy zostałem odrzucony, nie? Ze względu na minimalnie niższą ilość białych krwinek. Ja mam genetycznie problem z tymi białymi krwinkami. Ja powiedzmy, tam jest od 4000 jest ta skala, to ja mam tak 3,8, 3,9 i mnie nie dopuszczają, mimo że jestem zdrowy, że nie mam żadnych infekcji, to po prostu mam genetycznie niski poziom białych krwinek i to jest dla mnie, jako dla osoby, która chciałaby oddawać tą krew jak najczęściej, dla mnie jest to przykre zawsze. No i czekolady nie tracę, no ale poważnie to przykre. No bo ja lubię pomagać ludziom, tak? Dla mnie to jest takie coś, co mi nadaje sensu w mojej egzystencji, jak mogę pomagać, tak? Stąd te przekazywania donate'ów na cele charytatywne, stąd oddawanie krwi, jeszcze, nie wiem, bycie dawcą komórek macierzystych, tak, szpiku kostnego. Mnie to kręci i daje mi to wielkiego okopa. Teraz oddałem tę krew, mimo że jestem trochę zmęczony, tak naprawdę jestem uskrzydlony, że udało mi się komuś pomóc. Bardzo mnie to cieszy zawsze. Prędkość była super. Nie mówię, że nie, ale wolałem troszkę zwolnić, wiecie? Raz mandaty, dwa. Poważnie czuję się uskrzydlony, ale lekko taki rozkojarzony.
Już nawet zrobiłem sobie drzemkę 15 minut, tam pół godzinki po obiadku. I pewno gdyby nie streaming, to bym jeszcze grał, czy nagrywanie, ale narzuciłem sobie tą magiczną tę, żeby starać się wrzucać wam codziennie jakiś odcinek z jakiejś gry. Teraz mamy Banek Lorda i Eta Jesika. I musiałem, wiem, że muszę nagrać na przyszły dzień odcinki, bo mogę nie mieć kiedy znowu nagrywać, nie? Więc jak mam troszkę wolnego czasu, jest Boże godzina 18, 17.30, to mówię, muszę ponagrywać, a szczególnie, że chcę jeszcze wieczorem zrobić live'ika z Bastkiem. Chciałem cię ze dwa, próbę mandatu. Chciałem cię ze dwa odcinki nagrać po prostu. To już mamy dychę, nie? Skręć w prawo. Tylko za roku. Ma 2,5 poszło na mandaty. Przygotuj się do skrętu w prawo. To już poszło jakieś 6,5 na naprawy i mandaty. Jeszcze będzie mi się silnik teraz wyłączał. Genialnie! Ale już naprawy się włączenie, nie będę tutaj się naprawiał, bo to szkoda życia. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Wiesz, że zaraz z Kaksland, tutaj mamy chyba promy, prawda? Więc za chwilkę będziemy już na promie. Więc mój kochany pracownik, a w sumie ja, będzie mógł odespać. Po spanku powinienem jeszcze być przed spłatą kredytu, więc jest ok. Jest szansa, że jest szansa, słuchajcie, że spłacę kredyt po tym odcinku, mimo tych kilku tysięcy w plecy. Zaczniemy kolejną trasę, już co najmniej Niemiec, tak wiadomo, żeby z Polski wyjechać. Jednak wolę autostrady, a nie bramki co chwilę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. I do Gdyni śmigamy. Było 51 tysięcy. Ciekawe, ile teraz wejdzie. O, 66. Idealnie. Wiecie co? Ja już to zrobię. Już to zrobię, bo potem, wiecie, chyba idą kredyty, ble, 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 a tak mamy, zobaczcie.
Tylko jeden kredyt do spłaty nam został. Super. Pracownicy się spisali, jednak się ma tych pracowników, tak jak ja już teraz chyba 7, 6, bo jestem 7 kierowcą, to naprawdę idzie. Skręć w lewo. Czy oni jeszcze teraz śpią, jak to wygląda? Patrzcie, jadą, tylko dwóch śpi tych nowych, czyli tak naprawdę jak ci śpią, a ci zarabiają, to tak naprawdę dzisiaj 8, 10, jeszcze dzisiaj jest 15 koła mogę zarobić. To już tak naprawdę zarobek będzie większy niż mój dzisiejszy kredyt. Super. Jestem mega dumny i zadowolony. Super sprawa. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Westchnąłem znacząco. To nie będzie dobra trasa. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. No, jedźmy. Rozpędźmy się. Omyjmy fotogadary. No Katarzyna, 400 euro, no po prostu you made my day. Jedź prosto. Kończy mi się paliwo, okej. Okay. Okej, okay, przyjąłem to do wiadomości. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Właśnie te adery włożyć, to jest to. To jest to, co jest tutaj. Zyskowną sprawą, a nie jakieś kwiaty doniczkowe z Ikei. Pewno sztuczne do tego jeszcze, nie? Ikei nie cierpi sztucznych kwiatów, słuchajcie. Naprawdę, nienawidzę. Okej, okay, rozumiem, że bywają bardzo ładne i tak dalej, ale jakoś mi to odrzuca. Nie jakiej kolizji. A też ta policja. Super, co? Ciągła linia na wysepce, a ja wyprzedzam.
Z paliwem powinienem jeszcze dojechać tam na miejsce, ale może jakaś stacja chyba się znajdzie, tak podejrzewam. Nie dali mi mandatu? Lowcią tą policję, chyba jakaś ślepa jest. Jedź prosto. Nie będę się wrzucał na fotoradar, jak nie muszę. Co tak zrobił? Benjamin, mój przyjacielu, 4000 euro. Lubię takie twoje zarobki. Naprawdę jest to coś super. Musisz zarabiać kasę, bo ja ją tracę jako kierowca. Szczególnie, że ja tak 16 koła to wydam na naprawę ciężarówki. Znając życie. Polska w budowie. Zobaczcie, co chwilę jakaś tutaj jakieś kopary stało. Tam wiadukt, tutaj też wiadukt. Kasa z Unii się przydaje dla Warmii i Mazur. O, i stacja benzynowa jest. Mogłem w teorii poczekać, nie? Ale jak już jest stacja po drodze, bez krążenia, to no, zróbmy to. No, trochę kasy straciliśmy, ale no i tak trzeba było zdenkować nic. Żaden kłopot. W Olsztynie musimy tylko znaleźć serwis i możemy ruszać dalej. To tylko jakaś fajna traska się do Niemiec przytrafiła. Bo jak nie, to będę w lekkiej kropce. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ale dziwne, że mi się jeszcze nie wyłączył silnik. Odpukać, bo już mam przecież chyba 18% uszkodzeń. To już powinno dawno tutaj się wyłączać. Chyba mam szczęście dzisiaj. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto.
Co to jest za mów w tym maszynie? To jest tak, podejrzewam, że podobny jest w realu. Ale skąd to się dzieje? Skąd ta historia? Nie wiem, czy ktoś z was jest z Olsztyna i może mi w komentarzu powiedzieć, o co chodzi z tym murem w Olsztynie? Czemu on jest? To jakaś, nie wiem, baza, cmentarz? O co chodzi? Bo te rzeczy są z reguły inspirowane rzeczywiście wyglądającym miastem i ten mur był na tyle nietypowy, że to musiało być coś specyficznego. Co tam było? Co tam jest? Może mi powiecie. Oczywiście jak ktoś mi powie w komentarzu, co to jest za mur, to wygrywa smyczkę. No, na górze macie zdjęcie smyczki markowej. Jak ktoś mi podpowie, jak ktoś mi odpowie na to pytanie, to wygrywa smyczunię. Ha? Co wy na to? Dobry plan? Ha? Piąteczka. Skręć w lewo. Jesteś u celu. Oczywiście, jak lama parkujemy. O, właśnie zapakowałem, jeszcze lepiej. Trochę uszkodzeń, to nic. Level wskoczył. Mieliśmy tutaj iść w ADR, więc idziemy dalej w ADR-y. Tym razem niebieski poziom to są materiały stałe zapalne. Płyny, nitroglicerina, zapałki, biały fosfor, sód, wapń, potas. Dobra akcja. Bierzemy ADR-ki, zarobek jest, kredyt wejdzie, niedługo zejdzie. W banku wyglądamy tak, potrzebujemy jeszcze jakieś 30 koła i wtedy będziemy mogli znowu brać kredyty. To co każdy ETS-owiec lubi najbardziej. A wam pięknie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym odcinku, który pojutrze, bo jutro będzie zapewne banner load. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Hej.